time moves forward and nothing changes. Hej, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Max Payne 3. I rozpoczynamy tutaj, gdzie ostatnio skończyliśmy, więc musimy najpierw uniknąć tutaj tego snajpera. Oho, co się dzieje? Dobra, Paso wskazał nam tutaj zaczekać chwilę, więc przeczekajmy może. Zobaczymy, co się stanie. Być może ominiemy tych wrogów, których tutaj słychać. A tutaj widzę, że jakoś strasznie dużo amunicji nie mam, więc lepiej sobie przeczekajmy w takim razie. Oho. No i proszę, opłaciło się jednak. Tam nic nie ma, ale tutaj są środki przeciwbólowe. No i idźmy dalej za naszym kumplem. Teraz tutaj, co? Wow, koleś. No, padłeś? Padłeś. Nie powstawaj. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. Kogo my tu jeszcze mamy? Teraz powinniśmy mieć snajpera, bo zaszliśmy ich od drugiej strony. O, proszę, jest jakiś koleś. Okej, jeden padł, ale pewnie jest drugi. Gdzieś tu musi być snajper. No dobra, na razie... Oho, jest. Może to jeszcze dalej nie snajper. Pozostał nam jeszcze właśnie snajper. Okej, widzę go. Chyba. Ładnie. Uuu. Straszne. What the hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids like expensive toys. Here, put this on. Have a better chance if we split up. Almost looks like we know what we're doing. Yeah, right. Don't speak too soon, brother. Looks like it's coming from the stands. Shit, they got the guy with the bag. Stay here, cover me. I'll go after him. Hey, keep your headset on. Look, I'll deal with the guys on the other side of the fence. You take the other. Whatever you say. Dobrze, oczywiście musimy zaraz powstrzymać tych ludzi, bo idą za tym człowiekiem z torbą z naszymi pieniędzmi, a my oczywiście nie chcemy, aby pieniądze dostały się w niepowołane ręce. Więc musimy ruszać i tutaj wyciąć sobie drogę do przodu. Okej, powolutku, żeby tutaj nic nas nieprzyjemnego nie zaskoczyło. Oho, jesteś. Gdzie ty wbiegasz? Wow, już są kolesie, dobra. Dobra, tutaj się ukryjmy. Dlatego, że jednak w tej grze takie hasanie sobie niewiele przynosi dobrego. I trzeba jednak taktycznie podchodzić do eliminacji przeciwników. Tym bardziej, że mamy naprawdę mało amunicji. To jest też ciekawe w tej grze, że o dziwo, mimo że mamy aż tyle strzelanin, to cierpimy na brak amunicji zazwyczaj. Aj, spieprzaj. Okej, to było ciekawe. Ups. Dobra, mamy szansę jeszcze. Padliśmy, ale jeszcze mieliśmy szansę zabić jednego kolesia i dzięki temu. No, ukryj się, kurczę. Dobra. Też nie najlepiej ten system osłon działa. Dobra, co my tu mamy? Ojojoj, już tu idziesz, co? Okej, to też jest ciekawe. Kurczę, no. Max się w ogóle nie chce kryć za tymi osłonami. Jest ten mały problem. Nie najlepiej to właśnie działa, powiem wam. Jeszcze żyjesz, co? Nawet nie wasz się wstawać, do cholery. Dobra. Spróbujmy mu trafić w głowę. Aj. Słaba celność, co? No wychyl się jeszcze.
Chyba ja go nie trafiłem. O, właśnie. Dobra, teraz się udało w głowę. Trochę za późno, ale co tam? Co my tutaj mamy za bronię? Idźmy tamtego jeszcze wyeliminować. Okej, udało się. Już jak widzieliście statystykę, 200 zabójstw na naszym koncie. Także Max tutaj sieje prawdziwe zniszczenie. Ale właśnie dziwi mnie to, że jest taki problem z amunicją. Ciekawi mnie, czy to tak będzie przez całą grę, czy raczej tylko na początku. Ja to sobie przeładuję, żeby wszystkie bronie absolutnie mieć naładowane na maksa. Tutaj są różne karabinki, ale ja mam ten, a tu się jedynie różni tym, że ten karabinek jest z latarką. Okej. Tamten z tą torbą poszedł chyba tędy, ale widzę, że drzwi są zamknięte, więc spróbujmy w takim razie tędy przejść. I może tutaj będzie można jakoś go dopaść. Więc zobaczmy. No, tak coś myślałem, że tutaj ktoś będzie. Och ty. O, jaka fajna animacja upadania. Fizyka tutaj całkiem ładnie działa. Też dość realistycznie, dlatego Max tak długo się podnosi z podłogi, kiedy się rzuca. No ale też przyznam się, że utrudnia rozgrywkę. No ale kosztem realizmu. Alright, I'm inside. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Okej, jesteśmy w środku. No i niestety kolejni wrogowie, co? Dobrze. No właśnie, niech się nasz kumpel głupio nie pyta, co się dzieje, bo dobrze słychać. Oj, 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 granat, kurczę. Wow. Ach, znowu padliśmy, więc mamy szansę jeszcze. O, właśnie. To jest taki dość przyjazny system dla gracza, że kiedy się padnie, można jeszcze zregenerować siły zabójstwem. No cholera, no kurczę, nie ma łatwo. Gin. Niespecjalnie jest gdzie się ukryć, jak widzicie, tylko mamy taki mały słup, dość wąski notabene. Dobra, zażyjmy środki przeciwbólowego. A najgorsze jest... Ach, cholera. Kolejny. Wstawaj, Max, wstawaj. Jeszcze kolejny. Naprawdę długo przeżywacie te strzelaniny, powiem wam. Jeszcze ktoś tu chyba jest. No właśnie, tam na końcu. Co my tutaj mamy? Jakiś pistolet. Więc spróbujmy z pistoletu może go sięgnąć. Kurczę, jesteś daleko. Okej, udało się. Ale to jeszcze nie koniec, bo kiedy jest ostatni zabijany przeciwnik, to wtedy jest takie zwolnienie czasu efektowne. I wtedy mamy jakąś tam informację, że... O, właśnie. Że zabiliśmy wszystkich na danym obszarze. Jeszcze nie koniec, kurczę? Jeszcze biegnie. Skubany. Spróbujmy celować w głowę. Że jeszcze ktoś chyba jest. Niestety, nie ma łatwo. Co my tutaj mamy za bronię? Weźmy jeszcze karabin może. Zbierajmy cały czas oczywiście amunicję, bo naprawdę jest ciężko o to. A tutaj co macie? Uzi. O, tutaj mam sporo już naboi. Przeładujmy sobie właśnie. Dobrze. Trochę mam więcej amunicji, chociaż dobre i to, więc ruszajmy do przodu. Chyba, że jeszcze... Oho, oho, kto? Aha, tu jesteś, dobra. No, teraz jest dopiero ostatni przeciwnik, bo jak widzieliście, było takie zwolnienie czasu. I dzięki temu wiemy, że już koniec. No właśnie. Nasz kumpel się głupio pyta, co tutaj robimy, ale... It's time to get out of this Hall of Fame before somebody added my face to the wall.
O proszę, tutaj jest jedna ze znajdziek, czyli jedna z ze złotych części. This wasn't the time to be admiring a bunch of overpaid heroes I'd never even heard of. Jedna ze złotych części jakiejś broni. I to jest też ciekawe, że kiedy... O, środki przeciwbólowe. To jest też ciekawe, że kiedy krążymy po lokacji i nic nie robimy, to Max rzuca nam tutaj kąśliwe uwagi, że nie idziemy na akcję, tylko głupio eksplorujemy okolice. Claudio, their golden boy. He'd sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance was the wrong one to be at. Tutaj kolejne z typów znajdziek, czyli takie elementy, które można przejrzeć. Dobrze, co my tutaj teraz mamy? Yeah, I hear you. Okej, mamy windę, ale sprawdzę, czy tutaj niczego nie ma. Nie za bardzo chyba. Więc nazwijmy windę w takim razie. No i zobaczymy co tym razem. Going up. I don't know. Guessing nowhere nice. Sign of the money? Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. In the upper stands. O kurczę. I see you. Be careful, you got company. No właśnie, jesteśmy tutaj strasznie odsłonięci, powiem wam. O kurczę, jeszcze granat. To da. Ajajajajaj, dużo ich tu. Patrzcie, idzie tędy, kurczę. Okej, mamy szansę jeszcze. O, udało się pokonać. Ale tam idzie też z tamtej strony. Skubam. Jeszcze rzuca w nas granatem. Bezczelny. Dobra. Kogo my tu jeszcze mamy? Chodźcie. Aha, tam jest, dobra. Kurczę, gdzie granat, no? Okej. Jeśli nie wiecie, no to ten taki znacznik na środku ekranu, który się pojawia czasem, taki znacznik eksplozji, oznacza... Ouu. A cholera. No i chyba go nie trafię. O, a może? Dobra, udało się. Okej, dzięki. Nasz kumpel tutaj powiedział, że zajmie się tym snajperem, ale nie wiem, na razie go nie zabił, widzę. Musimy się po prostu pospieszyć. Bo ciekaw jestem, którędy musimy iść. No dobra, już bez takich kąśliwych uwag, co? Dobra, chyba nie za bardzo tędy, więc biegnijmy tędy. Może jednak. No, idę, idę. Może tutaj? Mam nadzieję. Okej, udało się. To dzięki za osłonę. O kurczę. Dobra. Tu się za bardzo nie ukryjemy, kurczę. Też nie jest ciekawy. Okej, zwolniłem czas. Chyba, a może i nie. Nie zabiłem go? Chyba nie zabiłem. Okej, tam jest kolejny. Okej, udało się. Kurczę, strasznie ich tu dużo. Must be still in this section. Wait. Hang on. What's happening, Passos? Shit. There's a whole gang up ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. Make it a run for it. All right. Try to clear you some space. Going back in, bro. Are you kidding me? Okej, Passos tutaj się pytał, jak sytuacja i czy znaleźliśmy
chłopaka z pieniędzmi. Oczywiście my powiedzieliśmy, że nie, ale po chwili Passos się zorientował, że przeciwnicy już nadciągają, a on sam już zaczyna brakować mu amunicji, więc jak widzicie, musi tutaj uciekać, a my musimy go osłaniać. Więc spróbujmy. No, strzelać, strzelać, kurczę. Aha, ta snajperka ma trochę takie opóźnienie. Musimy trochę strzelać z wyprzedzeniem. Dobra. Kolejny. Ładnie. Dobra, udało się. Ale podejrzewam, że to nie wszyscy. Teraz nie mogę nic ruszać w ogóle celownikiem. Okej, dopiero teraz. Dobrze, zastrzelmy tego. Gdzie my go trafiliśmy? To musiało być bolesne. No, uciekaj, uciekaj. Znowu na górze schodów, co? Okej. Ach, było blisko, co? Dobra. Kto jeszcze? Jeszcze dwóch. Ale gdzie? Ale powiedz mi gdzie, co? Bo ja nie mogę się za bardzo rozejrzeć. Kurczę, nie widzę. No ale gdzie? Powiedz mi tylko gdzie. Ajajajaj. On był z boku. Dobra, jeszcze raz. Okej, widzę, że znowu odtąd. Także wybaczcie, że mi się nie udało od razu za pierwszym razem. Okej, bez zwolnienia czasu nawet. Passos na początku nam mówił, że są na górze, ale tylko jeden był na górze. I stąd dlatego nie wiedziałem, gdzie są kolejni. Teraz udaje się ładnie ich eliminować, na szczęście. Tak jakby stamtąd strzelali, co? No ale nie za bardzo. Dobra, bo tutaj też przecież biegnie. Okej, kolejni dwaj, tak? No to gdzie? No ja tutaj ich nie widzę, stary. Kurczę. No naprawdę chciałbym ci pomóc, ale nie widzę ich. Dobra, są. Reszcie. Okej. Jeszcze raz. No i po drugiej stronie, tak? No ale gdzie dokładnie, kurczę? Ja pieprzę. Gdzie ty jesteś? O, jest, jest! Aj! Już go miałem, widzieliście to. Cholera. Dobra, jeszcze raz. Okej. Oni pójdą bez problemu. Ładnie. Trochę mi brakuje takiej opcji wyjścia poza te przybliżenie, dlatego że jednak na przybliżeniu nie widzę zbyt dużego obszaru. Wprawdzie tutaj Passos nam mówi, gdzie wybiegają przeciwnicy, ale też czasem niezbyt dokładnie. No ale dobra, teraz już powinniśmy sobie poradzić, bo wiem mniej więcej, gdzie oni biegną. No dobra, czyli... Ale on na początku mówił, że oni są tutaj na górze, ale ja tutaj jakoś nie za bardzo widzę. Aha, jest. No dobra, i po drugiej stronie, tak? Aha, no dobra. Teraz już trochę wiem, o co chodzi. Nie jest łatwo. No ja też tam byłem. Było zamknięte. Tutaj co? Okej. Tamten żyje, nie żyje. Dobra. Ale...
Dobra, zwolnimy czas lepiej, tak? Okej. No i gdzie jeszcze? Aha, jeszcze tutaj, co? Dobra. Już, już. Jeszcze ktoś? O kurczę, już biegnie? Dobra, w ostatniej chwili chyba, co? Ojojoj. Ależ, kurczę. Dobrze. Ostatni. Uff. Stresujące to jest. Oj, uważaj. Zostaw mojego przyjaciela. Dobrze. Widzę, że już sam jest zmęczony. Clear, Max. Damn, bro. That wasn't fun. Listen to me. You head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Bit late for a plan, pal. God damn it! Max? Shit. Now we got another sniper on me. So let me deal with this guy first. All right, bro. I'm moving too. Stay in touch. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Oh, Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Some kind of guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks up the Chete River. Playing soldiers. Dobrze, przepraszam was najmocniej za to cięcie, ale urządzenie do nagrywania z PlayStation 3 mi tutaj płata spore figle i w taki sposób ucięło mi dosłownie końcówkę scenki. Na szczęście była to właśnie końcówka scenki, więc wiele was nie ominęło. A ja tutaj postaram się jeszcze szybko streścić to, co się działo w ostatnich scenach. Na początku oczywiście Max się skontaktował ze swoim kumplem i polecił mu, aby ruszył w stronę helikoptera, bo muszą stąd jak najszybciej uciekać. Ale dość niespodziewanie Maxa zaczął ostrzeliwać snajper, więc główny bohater zaczął uciekać i kryjąc się za przeszkodami w końcu przedostał się do jakiegoś miejsca, w którym miał widok na obraz z różnych kamer i między innymi wypatrzył właśnie swojego kumpla, który był świadkiem mordu na chłopaku, który niósł naszą torbę z pieniędzmi. Z kolei ci, co go zabili, należeli właśnie do tej grupy, którą też ostrzeliwaliśmy i najwyraźniej są to ludzie związani z militarią, z wojskiem, więc na razie nie wiemy, co tak naprawdę chce tutaj wojsko, dlaczego się tutaj w to wszystko miesza. No i przed swoją śmiercią chłopak zabierający wcześniej torbę powiedział, że Fabiana jest przetrzymywana w dokach przy rzece Chiete, więc zapewne tam się teraz udamy. A na razie jeszcze musimy sobie wyeliminować drogę przez tych przeciwników, którzy tutaj są.
No ale to już zrobimy w następnym odcinku, więc tymczasem dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeszcze raz przepraszam za to cięcie, ale to nie było zależne ode mnie. Sprzęt mi tutaj trochę odmówił posłuszeństwa. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już obędzie się bez podobnych problemów. Cześć!